Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Pora na recenzję ekspresowego pociągu pasażerskiego. ...764 elementy za 670 zł katalogowo. Drogo! Wiecie oczywiście, gdzie sprawdzić taniej, a co do samego zestawu? Ja podchodzę do niego dość sceptycznie w oparciu o zdjęcia, które widziałem w momencie zapowiedzi. O, strącił pudełko. Uwaga, uwaga, trzeba ostrożnie. Tak wygląda pudło. Ja po prostu byłem bardziej zwolennikiem tych pociągów, które miały takie większe odlewy. On jest taki jakby bardziej klockowy. Czy to będzie na plus, czy na minus, zaraz posprawdzamy. Po prostu jakoś tak mniej mi się podobał w takiej wersji na zdjęciach. Oczywiście po zbudowaniu, po zabawie tym pociągiem może być tak, że stwierdzę, że on jest naprawdę kompletnie świetny i że po prostu ja się w nim zakocham. No ale czy tak będzie, zaraz się przekonamy. Najpierw otworzę pudełko, zobaczymy, co znajdzie się w środku, no a potem będziemy już mogli bawić się w maszynistę. Pierwsza istotna rzecz. Mamy tutaj światła. Oczywiście możemy sobie to wyczytać i pamiętajcie, że do uruchomienia pociągu będziecie potrzebowali w sumie 10 paluszków AAA, czyli paluszków cienkich, tak mówiąc po ludzku. No i co my tutaj mamy? No tak na dobrą sprawę mamy fragment peronu, gdzie ludzie oczekują sobie na pociąg. Mamy 24 kawałki torów, czyli 16 łuków, 8 torów prostych. W sumie, kiedy złożymy sobie to tak, jak pokazuje nam obrazek, to mamy rozpiętość 70 cm na 121 cm, więc trochę miejsca potrzeba, żeby się tym pociągiem pobawić. Ja teraz się zastanawiam, czy będę jeździł nim w domu, czy gdzieś tam sobie pojeździmy po dworze. To jeszcze obczajmy, bo nie wiem, czy starczy mi tutaj miejsca na stole, żebyście mogli komfortowo zobaczyć, jak ten pociąg się porusza. Pilot jest taki jak w starych pociągach. Naturalnie można też sterować przez apkę. Tutaj jeszcze mamy zdjęcie battery boxa. No dobra, no to co, możemy chyba już, myślę, śmiało otwierać pudełko, zerknąć na jego zawartość i zobaczmy, co tam się kryje. Ale narobiłem bałaganu. No dobra, jeśli chodzi o tory, o, to właśnie widzę, że jeden z torów może lekko opuszczę w ogóle podgląd, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda już tak w kupie. Jeden z torów odpadł. Pamiętajcie, że tory są spięte taką szpilką i po prostu musicie sobie tak odpinać i to wtedy pstryka. No i właśnie jeden z nich odpadł. Dobra, mamy tutaj elementy podwozia. Zerknę sobie jeszcze może na instrukcję. A instrukcja prezentuje się następująco. Mamy tutaj instrukcję podzieloną na 4 sztuki. Jest naturalnie też trochę naklejek. Naklejki transparentne. Pamiętajcie, uważajcie przy klejeniu. Najlepiej używajcie jakiejś pensety albo separatora. Po prostu podważacie sobie separatorem, przyklejacie na gładką powierzchnię. Tutaj też mamy silnik, mamy battery boxa, mamy te elementy do łączenia z magnesami. Są też światełka. To akurat bardzo na plus. I patrzę, czy jest jeszcze tutaj jakiś worek z elementami luzem. Tak. Tutaj jest pilot, no i mamy też elementy, z których będziemy sobie budować wagony. Dobra, ja w takim razie idę to zamienić na cały pociąg i zaraz będziemy mogli sobie już pojeździć. Pociąg gotowy. Plan był taki, żeby być może nagrać to na dworze, ale jest tak gorąco, bo nagrywam to około południa, że nie wiem, dostałbym udaru, po prostu bym się przewrócił. Nie jest to warte świeczki. No ale jeśli chodzi o sam pociąg, to tak wygląda z bliska lokomotywa i zaraz sobie uruchomimy ten pociąg. Tutaj mamy guziczek, gdzie włączamy sam battery box, no a tutaj oczywiście uruchamiamy sobie pilot, ja to teraz sparuję i pewnie będzie trochę piszczało, bo po prostu pociąg, kiedy się włączy, to piszczy i wow, odczepiła mi się lokomotywa. Dobra. Dobra. Co jest? Nie z tej strony chyba dałem wagon. Zaraz zobaczymy, czy z drugiej strony to ogarnie. W ogóle zauważyłem jedną rzecz, że te magnesy tak nie są, o, idealne z każdej strony, ale teraz już jest w porządku. Dobra, słyszycie, jak piszczy, widzicie, że jeździ. Może zmienię nieco kadr i pokażę wam, jakie są tryby prędkości. Niestety nie pokażę wam całego stołu, bo dookoła jest taki bałagan, że aż wstyd go pokazywać, ale mniej więcej będziecie mogli zobaczyć, jak to jeździ. I na pilocie mamy dwie rzeczy. Tutaj włączamy światła, albo drugim, jeśli po prostu sobie inaczej wepniecie okablowanie. I co istotne, światła po prostu mają różne natężenie mocy świecenia i zaraz wam to pokażę, trochę wycofam. O, i teraz zobaczcie, ja sobie będę tutaj naciskał to, co odpowiada za światło i zobaczcie, że te światła żarzą się coraz mocniej. No teraz doszedłem do poziomu najwyższego. No dobra, no to zacznijmy w takim razie jeździć. Mamy pierwszy bieg.
pociąg sobie jedzie, ja też się zastanawiam, jaki tutaj będzie limit prędkości, bo nie chcę przegiąć. Ojej, pan mi tutaj spadł z peronu. Jeszcze go może odsunę, żeby go pociąg nie przejechał. Przyspieszam w takim razie i zaraz sobie zerkniemy, jak to będzie jeździć na biegu drugim. Zawsze na łukach pociąg delikatnie zwalnia, żeby on też po prostu nie wypadł. I spróbujemy w takim razie bieg trzeci. I od razu zrobimy bieg czwarty. Fajnie wyglądają te światełka, one naprawdę bardzo mnie przekonują. Mimo tego, że nie przekonuje mnie przód lokomotywy. Ale to zaraz sobie pooglądamy zarówno lokomotywę, jak i wagony. To już jest chyba piąty bieg, jeśli dobrze liczę. Już coraz bardziej hałasuje to, jak jeździ pociąg i nie słychać tego piszczenia. Włączam szósty bieg. Zaraz włączymy siódmy, tylko może na prostym odcinku. No i tak sobie jedzie. Nie chcę podkręcać go maksymalnie z tego względu, że boję się jednej rzeczy. Kiedyś pociąg towarowy mi się wykoleił na dziesiątym biegu i przeleciał mi przez pół kuchni, bo dałem żonie do zabawy pilot i to nie był dobry pomysł. Oboje tego żałujemy. No dobra, zaraz pociąg będziemy mogli zatrzymać i dojechał do peronu. Cyk, koniec podróży, możemy pooglądać, jak to wszystko się prezentuje. Zacznę od lokomotywy i tutaj wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu tego, co komu się bardziej podoba, a co komu się mniej podoba. Ja po prostu uważam, że ciekawiej wyglądał ten poprzedni pociąg, bo mieliśmy tutaj duży odlew. Taki mniej więcej, wiecie, jak mamy te elementy choćby w helikopterach, no to tutaj mieliśmy taki dopasowany do pociągu. Ale niektórzy mogą stwierdzić, że naprawdę ten pociąg wygląda fantastycznie. Mamy tak dźwiganą do góry szybę. W środku wystają kable, jest ich naprawdę dużo i szczerze mówiąc uporządkowanie tych kabli nie jest absolutnie przyjemne. Tutaj też jeszcze przechodzą nam kable od tego oświetlenia i sama lokomotywa jest dla mnie po prostu taka trochę nierówna, troszeczkę dziwnie wyglądająca. Gdyby tutaj był ten odlew przodu, to jakoś tak bardziej by mi się to podobało, bo cała reszta wygląda naprawdę fajnie. Ten soczysty kolor też daje radę. Battery boxa mamy naturalnie schowanego w tym miejscu, możemy sobie to wszystko odpiąć. Tutaj zobaczycie kable, tutaj są schowane baterie, potrzebujemy 6 paluszków właściwie 3A, chyba powiedziałem na początku 4. Do pilota z kolei potrzebujemy włożyć 4 paluszki, więc w sumie 10, tak jak informacja na pudełku. Tutaj mamy guziczek oczywiście, żeby sobie to zasilanie włączyć, jeśli chodzi o wygląd z tyłu, no to prezentuje się to w ten sposób. Tutaj też mamy takie, powiedziałbym, bardzo delikatnie mocowanie tego elementu i to też lubi odpadać, także uważajcie. To chyba możemy przejść w takim razie do wagonów, więc w takim razie wagon numer 1 wjeżdża do obejrzenia. Mamy tutaj wagon dla osób, które jeżdżą na wózkach, no i też mamy tutaj wagon, w którym można coś przekąsić. Co do samych drzwi, one wyglądają bardzo fajnie. To, co wygląda strasznie, to strasznie wyglądają te naklejki. Zobaczcie, nakleiłem, ok, można jeszcze po prostu posuszyć trochę suszarką, wtedy te pęcherze gdzieś tam wyjdą, można przejechać kartą kredytową, cokolwiek, ale niestety to jest udręka i można dać nadruk, ewentualnie można to po prostu nakleić na klocka, tak, żeby to nie była naklejka transparentna i po prostu to będzie lepiej wyglądać. No i tu jeszcze mamy prześwity przez to, że slopy są tak połączone i to też jakby niekoniecznie mnie cieszy, bo wygląda to dziwnie. I nie zrobiono też czegoś takiego, że mamy większy moduł dachu do odpięcia, bo tutaj to wszystko tak jest, o widzicie, możemy sobie to odpiąć, możemy sobie tutaj też odpiąć, no i tu już tak średnio, bo to jest po prostu bardziej zamocowane na stałe. No i tutaj możecie sobie zerknąć, że można przekąsić jakiegoś croissanta, tam mamy też ekspres i kawę, są hot dogi. W tym miejscu też znajdziemy takie naklejki, które informują nas o aktualnej prędkości pociągu. 303 km na godzinę, całkiem nieźle to zasuwa. No i tutaj mamy jeszcze miejsca dla dwójki pasażerów, więc możemy sobie tutaj powstawiać figurki. Ja w takim razie zamykam ten wagon i jeszcze zerknijmy sobie na kolejny. Dobra, ten idzie na bok, a tutaj mamy wagon, już taki normalny przedział pasażerski, no i mamy też możliwość tutaj przewożenia rowerów. Co do wyglądu, absolutnie on się nie różni niczym od tego wagonu, który pokazywałem wam przed chwilą, ale też możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko w środku jest rozmieszczone, a prezentuje się to tak. Z jednej strony mamy dwa miejsca do siedzenia i stolik, z drugiej również, no i tutaj mamy jakieś takie, nie wiem, uchwyty albo zaczepy na rower i to właściwie tyle, więc te wagony są takie kopiuj i wklej, no ale tak to jest w pociągach, więc tutaj raczej nie spodziewałbym się tego, że ten wagon będzie wyglądał inaczej, tylko tak jak mówię, no jakby sama lokomotywa mnie osobiście ani grzeje, ani ziębi. Po prostu nie jestem jej fanem pod kątem wizualnym, ale na pewno wielu osobom ona się będzie podobać. Ale to tak jak mówię, jest kwestia po prostu takiej estetyki, którą każdy z nas ma inną i teraz możemy sobie zerknąć na peron i minifigurki.
Peron to tak na dobrą sprawę taka kładka, mamy jakąś ławeczkę, mamy drzewko, mamy też rozkład jazdy i 6 minifigurek. Jeśli chodzi o figurki, to one, no szczerze mówiąc, wyglądają całkiem spoko. Tutaj mamy panią w takiej kolorowej koszuli, dodatkowo wyposażoną w smartfon. Następnie mamy już taką panią, która obsługuje gdzieś tam na miejscu wszystkich pasażerów, może sprawdza bilety, może też sprzedaje coś do jedzenia. Tutaj też znalazło się miejsce dla takiej dziewczynki, która pewnie jedzie do szkoły, jest wyposażona w laptopa, a z drugiej strony ma taką buźkę, bardzo fajnie to wygląda i też podoba mi się ta bomberka, w którą jest ubrana. Tutaj też mamy gościa, który porusza się na wózku, tylko nie wiem, po co jest mu ta kamizelka. Napiszcie mi, co to jest, bo myślałem, że to jest jakiś dziwny kapok i czemu on go ma na sobie, nie wiem. Alternatywnego wyrazu twarzy nie stwierdzam. Tutaj mamy jeszcze pana maszynistę, który dziarsko się uśmiecha spod wąsa. No i na końcu jeszcze mamy gościa, który sobie planuje gdzieś pojechać na wycieczkę rowerową. No i jest ewidentnie już strudzony tym wszystkim. Pewnie jak wsiądzie do pociągu, to będzie mu trochę lżej. I bardzo fajnie jeszcze ma zamontowane tutaj bagaże na tym rowerze, więc myślę, że wycieczka będzie na pewno udana. Pora w takim razie podsumować zestaw. No dobra, parę słów podsumowania. Po pierwsze, jeśli chodzi o poprawność zabawy i frajdę, którą można mieć z bawienia się tym pociągiem, tutaj absolutnie, jak w przypadku innych pociągów, zdecydowanie wszystko oceniam na plus. Pociąg jeździ jak należy, jeśli jeszcze dorzuciłoby się trochę torów, to zdecydowanie frajdy byłoby jeszcze więcej. Po drugie, światła. Bardzo fajny dodatek, co prawda upierdliwe są kable, które trzeba tam poprowadzić i one później za każdym razem wychodzą z tej pokrywki na battery boxa i jest to rzeczywiście lekko irytujące, ale fajnie, że to świeci i fajnie, że to ma kilka poziomów świecenia, zdecydowanie na plus. No i przede wszystkim same światła są bardzo fajnie wykonane. Co na minus? Myślę, że gdyby tutaj znalazło się po prostu kilka minifigurek więcej, to zdecydowanie ja bym się bardziej cieszył, no bo 6 minifigurek w zestawie w tej cenie? Tutaj można trochę ponarzekać, ale tak poza tym wszystko fajnie. Niekoniecznie jestem fanem wyglądu tej lokomotywy, bo po prostu najzwyczajniej w świecie jakoś bardzo mocno ona mi się nie podoba, ale to jest kwestia ewentualnie jakichś zmian. Wolałem te odlewy, bo po prostu bardziej mi się podobały i to tyle, ale wśród was może być wiele osób, które stwierdzą, że przecież ta lokomotywa wygląda świetnie i ja to rozumiem, po prostu każdemu podoba się coś innego, tak samo może być, nie wiem, z ulubioną pizzą, z ulubionym samochodem i tak dalej, ale zestaw zdecydowanie bardzo bawialny i zdecydowanie na plus. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!